Adam Zaradny ma 43 lata, a przez ostatnich kilkanaście lat jest przedsiębiorcą. Prowadzi firmę produkcyjną wytwarzającą czajniki. Zatrudniał do niedawna 27 osób, ale w ostatnich tygodniach czterech zaufanych i doświadczonych pracowników złożyło wypowiedzenia. Do niedawna firmie szło dobrze, ale w ostatnich miesiącach odbiorcy zaczęli zalegać z płatnościami, a na domiar złego ubywa zamówień. Główną księgową w firmie Adama jest jego żona Monika. Adam, musimy coś zrobić, bo jak tak dalej pójdzie, nie będziemy mieli z czego zapłacić ludziom. Nie mówiąc już o tym, że sami potrzebujemy za coś żyć. Tylko w 2017 roku zamknięto blisko 5 tysięcy spółek i 260 tysięcy jednoosobowych działalności gospodarczych. Prawdopodobnie większość z nich dałoby się uratować. Marta z działu handlowego mówiła, że można zgłosić się po pomoc do Early Warning Europe. Nie denerwuj się. To przecież normalne, że jak ktoś choruje, to szuka pomocy i idzie do lekarza. A teraz firma jest chora. Mam kłopot i nie wiem, co mam zrobić. Co panu dolega? Jak nie wydarzy się zaraz coś dobrego, to nie wiem, skąd wezmę pieniądze na wypłaty. Wczesne objawy choroby, kryzysu przedsiębiorstwa, to zmniejszenie sprzedaży, brak płynności finansowej, zaległości skarbowo-ZUS-owskie. Panie Adamie, kierujemy pana do lekarza pierwszego kontaktu. Tylko ja i on będziemy wiedzieli, że pan do nas dzwonił. Panie Adamie, sprawdzimy, co dokładnie panu dolega. Lekarz pierwszego kontaktu, konsultant Early Warning Europe, udziela pierwszej pomocy, stawia diagnozę i wydaje pierwsze zalecenia. W sytuacjach uzasadnionych kieruje do specjalisty, mentora. Mentorem jest zazwyczaj inny przedsiębiorca, zawsze z dużym doświadczeniem w prowadzeniu firmy. Mentor nadzoruje proces rekonwalescencji, zdrowienia i rehabilitacji firmy oraz przedsiębiorcy. Panie Adamie, mamy 4 miesiące na wspólną pracę. Zajmijmy się tym, co jest dla pana najważniejsze. Bierzmy się do roboty. Ponad 100 przedsiębiorców skorzystało już z pomocy w projekcie Early Warning Europe. Zaufali oni mentorom. Ponad 70 specjalistom z całej Polski. Teraz konsultanci i mentorzy czekają na ciebie. Nawet jeśli nie masz kłopotów, a tylko przeczuwasz ich nadejście, nie czekaj. Zgłoś się do projektu już teraz. Lepiej zapobiegać niż leczyć.